jak cholera, klawo jak cholera, klawo jak cholera. Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. W sukurs do dzisiejszego odcinka przyszła mi inteligencja. Nie jest to inteligencja pracująca. Nie jest to też ta inteligencja, która mi pozwala z Państwem spotykać się od 4 lat i pozwala nadal i może będzie pozwalała. Dzisiaj sztuczna inteligencja. To jest coś takiego nowego, co ogarnia nas, co nas wsysa. I co już niedługo, podejrzewam, będzie na porządku dziennym i nocnym też. Klawo jak cholera, klawo jak cholera, klawo jak cholera, klawo jak ho-ho. Świat do przodu zapiernicza, technologia go rozpiera. Czas mknie jakby strzelił z bicza, klawo jak cholera. Elektryki mkną po szosie, przebierając wszelką miarkę. Pędzą, żeby w końcu znaleźć jakąś ładowarkę. Właśnie nowa technologia chce się przebić przez barierę. Oto inteligencja sztuczna robi nam karierę. Już od maleńkości wszelkiej trzeba uświadamiać smyki, że ich przyszłość to działania w sferze robotyki. Awatary, sztuczna mowa, sztuczne dupy i pieszczoty i robotę całą za nas zrobią nam roboty. Sztuczny świat inteligencji zmieni horyzonty ciasne. Do zastępstwa będzie gotów, kiedy braknie własnej. Polska bardzo się wyróżnia, zaraz o tym was przekonam. Kraj nasz wcale nie wyskoczył sroce spod ogona. My jesteśmy w awangardzie, bal urządzić trzeba huczny. Wszak nam 8 lat przewodził. Inteligent sztuczny, inteligent sztuczny, inteligent. No. 9 listopada dzisiaj, gdyby Państwo nie zauważyli. I imieniny obchodzą Teodor i Ursyn, a także Agrypin, Aleksander, Benignus, Benigny, Bogdan, Dziwigor, Elżbieta, Genowefa, Gorzysław, Joanna, Lilla, Ludwik, Nestor, Orestes, Ścibor i Świecław. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. Nietypowe święta, a dzisiaj fajne, Światowy Dzień Jakości. Światowy Dzień Gry Wstępu. Europejski Dzień Wynalazcy. Właściwie te wszystkie trzy święta można by chyba połączyć, bo najpierw Dzień Wynalazcy, potem Dzień Gry Wstępnej, no a potem Dzień Jakości. I to wszystko razem do kupy zebrać. Bardzo fajnie. Dobrze, rozmarzyłem się. Gdyby ktoś pytał, dlaczego jestem człowiekiem jajecznicą dzisiaj, to tak, po prostu tak, tak wziąłem z szafy. A na koniec będzie gra półsłówek, sama Basia B. do bącika Kasi dzisiaj wysmażyła gierkę i przysłała. Dzisiaj będzie taka apostrofa. Pięknie mała. Do widzenia.